to, jacy jesteśmy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jakie mamy zdolności, czy na co chorujemy, w ogromnym stopniu zależy od odrobinki związków chemicznych upakowanych w jądrze każdej z naszych komórek. To materiał genetyczny, który dziedziczymy niemal równo po rodzicach. Nasza informacja genetyczna zapisana jest w kwasie dezoksyrybonukleinowym, czyli DNA, długiej spiralnie skręconej cząsteczce zbudowanej z cukrów, związków fosforu i czterech rodzajów zasad azotowych. To adenina, guanina, tymina i cytozyna, oznaczone w skrócie A, G, T i C. Ponieważ DNA składają się z dwóch nici, jedna jest lustrzanym odbiciem drugiej. Jeżeli na jednej nici jest A, na drugiej w tym samym miejscu jest T. Tak samo w pary łączą się G i C. Kiedy DNA w komórce jest powielane, jego nici rozdzielają się, a potem do każdej z nich jest dobudowywane nowe lustrzane odbicie. Ten mechanizm trochę przypomina kopiowanie plików w komputerze. Niemal cały zapis genetyczny znajduje się w jądrze komórkowym, a konkretnie w 23 parach chromosomów, czyli ściśle upakowanych nici DNA. Zakodowane są w nich geny, czyli przepisy na produkcję konkretnych i potrzebnych organizmowi białek. Swoje własne niewielkie nici DNA mają też mitochondria, o których powiedziałem więcej w poprzednim odcinku cyklu Jak działa człowiek, cyklu, który realizuję we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Cały genom człowieka zawiera około 20 tysięcy genów. W mitochondrialnym DNA jest ich zaledwie 13. Po każdym z rodziców dostajemy jeden chromosom z każdej pary. Natomiast mitochondrialne DNA dziedziczymy wyłącznie po mamie, bo wszystkie mitochondria, jakie działają w naszych komórkach, pochodzą z komórki jajowej, od której po zapłodnieniu zaczyna się nasze życie. Największy ludzki chromosom, ten oznaczony numerem 1, zawiera DNA złożone z około 220 milionów par zasad. Po całkowitym rozwinięciu mierzyłby on aż 7,2 cm długości. Gdyby rozwinąć całe nasze DNA jednej komórki, mierzyłoby około 2 metrów. Jak to możliwe, że tak długa nić mieści się w jądrze komórki? Nić DNA jest cieniutka, ma grubość nieco ponad 2 nanometrów, czyli miliardowych części metra. Ten cieniutki, ale za to bardzo długi magazyn cennych danych musi być odpowiednio zabezpieczony. Końcówki chromosomów są chronione przez tzw. telomery, które działają podobnie jak skówki zabezpieczające końce sznurowadeł. Skracanie telomerów następuje po każdym podziale komórkowym i jest oznaką starzenia się. Gdy skówki staną się zbyt krótkie, komórka obumiera. Proces ten może być zahamowany przez enzym zwany telomerazą. Jednak w zdrowym organizmie jest go bardzo mało. Produkują go natomiast komórki nowotworowe, które dzielą się bez opamiętania. Mechanizmów, które chronią DNA, jest całkiem sporo. W odcinku o komórce trochę mówiłem o tym, jak wygląda produkcja białek. Wyobraźmy sobie, że DNA to zbiór cennych książek z dokładnymi recepturami na każde białko. Książki są przechowywane w bibliotece, czyli jądrze komórkowym oddzielonym od reszty komórki błoną jądrową. Ta błona nie może być jak safe, bo produkcja białek odbywa się poza jądrem komórki, ale z drugiej strony wynoszenie cennych książek poza jądro komórki też nie jest dobrym wyjściem, bo zniszczenie jednej książki oznacza, że bezpowrotnie tracimy informacje o konkretnym białku. Wyjściem jest kopiowanie książek. Tak, by oryginał został w bezpiecznym miejscu, ale by przepis znalazł się poza komórkową biblioteką, czyli jądrem. Kopia książki jest zapisana w jednoniciowej cząsteczce RNA. Kopia wydostaje się z jądra i trafia do rybosomu, gdzie informacja jest odczytywana przez enzymy. Nić RNA przesuwa się przez rybosom, a ten krok po kroku buduje cząsteczkę białka. Gdy białko jest już stworzone, RNA nie jest już potrzebne, więc jak kartka, na której ktoś zapisał nieistotne informacje, jest po prostu poddawane recyklingowi.
System, który opisałem, jest w rzeczywistości bardziej skomplikowany, bo geny, czyli te książki, w których opisane są białka, mają różną aktywność, czyli różną ekspresję. Często jest tak, że jeden gen koduje białko, które po wytworzeniu wnika do jądra komórkowego i włącza albo wyłącza inny gen. Część białek zmienia też układ samej nici DNA, czyli pozostając w naszej książkowej analogii, są książki, które blokują dostęp do innych książek. Co więcej, w naszych komórkach informacja nie jest zapisana tylko w DNA czy RNA. Wielką rolę odgrywają też czynniki epigenetyczne, czyli chemiczne modyfikacje DNA powstające pod wpływem środowiska, w którym komórka żyje. Innymi słowy, czasami zdarza się, że tekst napisanej książki jest cenzurowany albo wręcz zmieniany. Na przykład dym papierosowy, smog czy niezdrowa dieta są czynnikami, które zmieniają sposób odczytu DNA. Jeśli jednak rzucimy palenie, zaczniemy uprawiać sport, zmienimy jadłospis i kupimy oczyszczacz powietrza, po jakimś czasie wszystko zacznie wracać do normy. W końcu inaczej wygląda odczytywanie książek w komórkach młodych, a inaczej w starych albo chorych. Ludzie mają około 99,5% wspólnego DNA, czyli zaledwie 0,5% odpowiada za miliardy różniących nas cech. Ludzki genom składa się z 3 200 milionów par zasad. 0,5% z tego to 16 milionów liter, a ponieważ każda z nich może wystąpić w jednej z czterech odmian, liczba możliwych kombinacji jest gigantyczna, wynosi 4 podniesione do 16-milionowej potęgi. Szansa, że ktoś ma dokładnie taki sam genom jak my, jest więc zerowa. Wyjątkiem są jedynie bliźnięta jednojajowe, mające ten sam zapis DNA, ale nawet w ich przypadku z czasem pojawiają się czynniki środowiskowe, które powodują, że bliźnięta jednojajowe będą się od siebie różniły. I w zasadzie tę historię mógłbym tutaj skończyć, ale chcę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. DNA, które otrzymujemy od rodziców, nie jest niezmienne. Jest szereg czynników, które mogą je zmienić czy modyfikować. Takim czynnikiem jest na przykład promieniowanie albo niektóre substancje chemiczne. Jeśli zmiana, uszkodzenie czy mutacja DNA dotyczy komórek rozrodczych, może ona zostać przekazana kolejnemu pokoleniu. Ten proces napędza biologiczną ewolucję stworzeń żywych, bo niektóre z tych modyfikacji okazują się korzystne i są przekazywane dalej, choć są oczywiście i takie, które tak nam szkodzą, że organizm od nich umiera albo nie ma szans na doczekanie się potomstwa. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.